Witam Państwa serdecznie w Imperium Kobiet. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zdalnym nauczaniu, które zostało wprowadzone do wszystkich placówek edukacyjnych w naszym mieście, w całej Polsce, z racji na trudną rzeczywistość, która nas troszeczkę zaskoczyła. Skąd pomysł na Cogito? Pomysł na Cogito. Pierwotnie pomysł na Cogito powstał w głowie mojej żony. Potem wraz z rozwojem przedszkola, rozwojem naszego dziecka stwierdziliśmy, że trzeba coś dla tych dzieciaków stworzyć, jakiś kolejny etap edukacyjny. Więc powstał pomysł Cogito. Zaczęliśmy drążyć, myśleć, zmieniać całą strukturę i Cogito powstało. Chcieliśmy stworzyć szkołę, która będzie przyjazna dzieciakom, bo przecież wiemy, że nie wszystkie szkoły są aż tak bardzo przyjazne. Chcieliśmy stworzyć szkołę, która jest innowacyjna, która przygotowuje dzieciaki przede wszystkim jeśli chodzi o nabycie kompetencji miękkich, jak i takich atrybutów akademickiego nauczania, tak? I radzenia sobie potem w rzeczywistości. To dla nas priorytetem najważniejsze. Dlaczego akurat taki rodzaj edukacji wybrał Pan? Dlaczego taki rodzaj edukacji? No, nie wiem, powiem szczerze. Od zawsze marzyłem i zawsze szedłem pod prąd. Uważaliśmy, że Płock potrzebuje czegoś innego, jakiegoś nowego ducha. Szkoła tradycyjna, no, wszyscy wiemy, no, nie zmienia się, a chcieliśmy, żeby ta nasza szkoła, która powstawała, była szkołą inną, innowacyjną, nowoczesną. Stąd pomysł na taką Cogito. A trudności jakie w związku z tym, bo na pewno jest ich mnóstwo, zwłaszcza, że i zdalna edukacja, i edukacja taka wszechobecna. No, jak to w szkole, no, szkoła jest takim organizmem żywym, trudności jest co niemiara, każdego dnia z punktu widzenia naszych uczniów, z punktu widzenia nauczycieli, rodziców. No sporo jest tych trudności, ale największą taką bolączką naszą jest brak takiego przekonania w to, że te metody, które staramy się stosować w Cogito, to nie są metody, któreśmy sami sobie wymyślili, tylko z metody, które są stosowane w różnych edukacjach w różnych krajach europejskich. I to jest chyba największą trudnością w tworzeniu nowoczesnego Cogito w Płocku. Jednak Pan sobie radzi z trudnościami. Kto Pana wspiera? No fajnie, cieszę się, że sobie radzimy. W całej organizacji szkoły merytorycznej, takiej organizacyjnej wspierają mnie obie Pani Dyrektor Monika i Jarnika oczywiście. Zatem wysłuchamy ich, co one nam powiedzą. Dziękuję. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Jak wygląda zdalne nauczanie u Was w szkole? Teraz po kilku tygodniach wygląda coraz lepiej, ale początki były trudne. My, podobnie jak żadna szkoła, nie byliśmy gotowi na to, żeby przejść na zdalne nauczanie, więc początki były pełne obaw, presji czasowej i stresu. Wzięliśmy 3 głębsze oddechy i mając gdzieś z przodu nasz priorytet, czyli to, że chcemy być w kontakcie z dzieciakami, w bliskiej relacji, zaczęliśmy od tego, co nam zaproponował jeden z naszych uczniów, siódmoklasista. Oni nas tak naprawdę zaprosili do swojej przestrzeni wirtualnej. Zaczynaliśmy od platformy Discord, platformy gamerskiej. Natomiast no, po 2 tygodniach stwierdziliśmy, że to nam nie daje pełnego kontaktu. Nie widzimy się, nie słyszymy. Mieliśmy tylko kontakt taki pisemny. I po wypróbowaniu wielu narzędzi zdecydowaliśmy, że będzie to platforma taka stricte edukacyjna, Microsoft Teams. No i rozpoczął się proces łączenia wszystkich. Trwało to 4 dni, ale się udało. Wszyscy zostali podłączeni, więc jak się zobaczyliśmy i usłyszeliśmy z dzieciakami, z nauczycielami, to wiedzieliśmy, że wspólnota, kontakt i bezpieczeństwo są realne, tak, i że teraz możemy działać dalej, czyli przenosić naszą edukację w ten wirtualny drugi wymiar. A stacjonarna edukacja, jak wygląda u Państwa tutaj w szkole? Stacjonarnie pracujemy trochę inaczej niż w szkołach.
Pracujemy bardzo dużo w grupach. Badania pokazują, że dzieciaki lepiej, efektywniej i szybciej uczą się pracując w grupach, więc stawiamy na projekty, prace projektowe, pracujemy dużo taką metodą doświadczania. Edukatoria są taką formą pracy doświadczeniowej, gdzie dzieciaki same mogą zbierać, szukać informacji. To oznacza, że nie siedzą w ławkach. Znaczy siedzą wtedy, kiedy tak zdecydują, kiedy jest im to potrzebne, kiedy nie. Na każdym poziomie edukacji. Tak, tak. Wiadomo, że maluchy potrzebują więcej ruchu i więcej przestrzeni i one częściej korzystają z przestrzeni międzyławkowej, z korytarzy, z podłogi. Starsze dzieciaki może częściej wybierają ławkę, ale nie jest to przymus, czyli dziecko samo decyduje tam, gdzie wygodniej mu pracować. Poprzez te doświadczenia, poprzez projekty też myślę, że mocno jest taka analityczna umiejętność rozwijana, prawda? Tak, wiemy o tym, że dzieci, nie tylko dzieci, bo dorośli też, najbardziej uczą się, najefektywniej uczą się przez doświadczenie, czyli takie nauczanie polisensoryczne, gdzie mogą nie tylko przeczytać albo posłuchać nauczyciela, ale wziąć udział w takim prawdziwym, realnym doświadczaniu. To jest po pierwsze, czyli uczymy się w ten sposób szybciej, ale również dzieciaki wówczas mają takie poczucie, że są twórcami swojego procesu edukacyjnego, tak? Że nie jest im to nadane i narzucone, tylko mogą same tego doświadczać, same to zdobywać. A to uczy też odpowiedzialności, tak? Za uczenie się, za zdobywanie wiedzy, za efekty. To jest samodzielność. I samodzielność. No dokładnie. To jest jeden z głównych filarów waszej placówki Cogito. Czy oprócz tego, że nie siedzą dzieci w ławkach, że doświadczają, że poszukują, czy są jeszcze inne jakieś takie najbardziej charakterystyczne założenia Cogito? Wiesz co, tak. Przede wszystkim to jest relacja i z nauczycielem, i z dzieckiem. Jeden z polskich tutorów powiedział takie ładne zdanie, że aby nauczyć Jana historii, trzeba lubić Jana i lubić historię. Więc poszukujemy ludzi, którzy uczą z pasją, dla których relacja z dzieckiem, nie da się nawiązać relacji z dzieckiem, jeśli się nie pozna tego dziecka. Więc jakby jest to dla nas bardzo ważne, żeby nauczyciele nasi posiadali taką umiejętność, albo mieli gotowość do uczenia się tego, takiej otwartej, osobistej komunikacji, tego jak być w relacji. Czy trudno znaleźć takich nauczycieli? Prawdopodobnie trudniej. Tak, bo dużo wymagamy. Wymagając dużo od siebie, wymagamy dużo od nauczycieli, żeby to wszystko, o czym rozmawiamy, nie było pustym frazesem, tylko dało się to wcielić w życie. Także tak, nasi nauczyciele pracują więcej. Ta praca jest pewnie trudniejsza, ale daje też, myślę, więcej satysfakcji. Ja chciałam jeszcze dopowiedzieć tutaj, że ta relacja jest ważna nie tylko na linii nauczycieli dziecko, ale bardzo dbamy o relacje z rodzicami i bardzo dbamy o relacje z tymi nauczycielami, którzy z nami pracują. To też jest dla nas ważne i przyjęłyśmy zupełnie inny model zarządzania, też w oparciu o relacje. Otwartą komunikację, a to są też takie kompetencje, które nie są naturalne, nie każdy je posiada, więc nasi nauczyciele poza tym, że szkolą się dydaktycznie, metodycznie, no to przechodzą też szkolenia właśnie z zakresu komunikacji bez przemocy, osobistej komunikacji, takich kompetencji relacyjnych. Czyli generalnie wszystko w oparciu o właściwą komunikację. Wiem, że nie posiadacie typowych podręczników. Wiem, że dzieci nie mają ciężkich plecaków. Co w zamian za to w takim razie?
To prawda, że nie wybraliśmy jednego właściwego podręcznika danego kursu, natomiast nasza biblioteka jest pełna zasobów, mamy tam podręczniki, korzystamy z pełnej oferty edukacyjnej, są też teksty źródłowe, książki, atlasy, albumy, tak żeby dziecko mogło poszukiwać wiedzy nie tylko w jedynym słusznym podręczniku. Czyli generalnie to nie jest tak, że nie korzystacie. Korzystacie tylko wybiórczo. Wybiórczo, a przy okazji dzieciaki mając dwa czy trzy podręczniki plus materiał źródłowy mogą, to jest jakby taka naturalna przestrzeń do dyskusji, tak? Do wybierania z nauczycielem, który jest mentorem, tych treści, które są właściwe, które chcą zabrać ze sobą na dalsze etapy edukacji. A propos dyskusji, wiem, że funkcjonuje tutaj taki twór jak Okrągły Stół. Przybliżcie ideę Okrągłego Stołu. To jest taka forma samorządności u nas w szkole, czyli nie wybieramy w klasach przedstawicieli klas, tylko na etapach 1, 3 i 4 wyżej spotykamy się ze wszystkimi uczniami. To jest taka przestrzeń do tego, aby trochę demokratyczna. Tak. My dorośli wysłuchujemy ich postulatów, ale jednocześnie oni zapraszają nas do tego, żeby z nami porozmawiać. Podejmujemy często wspólne decyzje, ale czasem jest też tak, że to są spotkania, podczas których uczniowie wysłuchują naszego punktu widzenia. Staramy się działać demokratycznie, ale są pewne obszary, w których to my dorośli podejmujemy decyzje, wysłuchując dzieci, rozmawiamy pod uwagę ich stanowisko. I czy dzieci wprowadzają dużo nowego, że tak powiem, w funkcjonowanie placówki? Tak, dziecięcą radość i pomysły. Czasem jest tak, że my siedzimy dużą grupą dorosłych i zastanawiamy się nad jakimś rozwiązaniem i jedno spotkanie z dziećmi okazuje się workiem pomysłów. Tak. Dzieciaki mają pomysły. Inną perspektywę, tak, inną perspektywę i to nam często daje możliwość podjęcia jakiejś decyzji bazując na pomysłach dzieci. A to też jest odpowiedzialność, czyli po raz kolejny wracamy do odpowiedzialności, tak? Wtedy, kiedy uradzą i zdecydują, a my się na to zgodzimy, one mają poczucie, że też współuczestniczą w tworzeniu tego wszystkiego, więc to też ważne z ich punktu widzenia. Placówka działa na terenie miasta ile lat? No, będzie 8 rok. Tak. Czyli 8 klasa niebawem. Tak. Która, czy planujecie o tym, żeby powstał kolejny poziom edukacji? To pytanie do właściciela. Tak. Sugerowałyśmy to. Myślę, że jesteśmy w procesie rozmyślania o tym. Natomiast teraz wydaje nam się, że należy skupić się na razie na tym, żebyśmy potrafiły utrzymać i rozwinąć to, co mamy w zamyśle. Tak, szczególnie, że jest to proces. Jest to proces, jest to... I jeszcze nowe niespodzianki. Tak. Które nie były przewidziane generalnie. Czego byście sobie życzyły? Radość mamy. Tak. Myślę, że... Powrotu jeszcze... do szkoły, pani dyrektor. No teraz przede tak, wszystkim. Powrotu dzieciaków do szkoły, tak, bo szkoła realnego, bez dzieciaków. Fizycznego kontaktu tu na miejscu. Ta szkoła, kiedy przychodzimy i jest pusta i nie ma dzieciaków, jest smutna i trudno się pracuje. Generalnie to nie miejsce, gdzie powinna być cisza, to powinien być gwarant. Tak, to biuro, tak. Przychodzimy z panią dyrektor do biura, a nie do szkoły. Dokładnie. Zatem mam nadzieję, że los nam nie będzie sprawiał takich niespodzianek. Niebawem wakacje, więc siłą rzeczy cisza nastanie naturalnie. Nie, bo my będziemy mieć... Tak, u nas okres wakacyjny jest okresem bardzo intensywnej pracy. Wtedy się szkolimy, wtedy mamy spotkania zespołowe, planowanie następnego roku, także wakacje nie są okresem pustki i ciszy. Są wtedy dorośli, jakby zamieniamy się. W miejsce dzieci wchodzi duża grupa dorosłych. Zatem we wrześniu z nową energią, z nową siłą, w pełnym składzie. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Tak, i tak myślimy, że we wrześniu tak zaczynamy nowy rok szkolny. I tego życzę. Dziękujemy bardzo. Jak wygląda praca w Waszej szkole?
W naszej szkole czerpiemy z różnych nurtów alternatywnej edukacji. Oczywiście podążamy zgodnie z naszym nauczaniem, zgodnie z podstawą programową, która wyznacza nam to, co musimy i co powinniśmy z dziećmi przerobić. Natomiast to, z czego czerpiemy, to Montessori, Frebel, Frenet, plan daltoński. Dużo materiałów wykonujemy samodzielnie w oparciu na przykład o niedawne szkolenie z myślenia wizualnego. To znaczy samodzielnie rysujemy karty pracy. W naszej szkole też wymyśliłyśmy jakiś czas temu pracę metodą edukatorium. Jest to praca samodzielna uczniów, która polega na tym, że uczniowie samodzielnie właśnie wyszukują informacji na dany temat, pracują z danymi celami. Korzystają z różnych źródeł, dlatego że w naszej szkole nie mamy jednego takiego słusznego podręcznika. Natomiast idąc za takim nowoczesnym modelem metodologii, przygotowujemy materiały zgodnie właśnie z podstawą programową i dzieciaki korzystają z tego, co jest w naszej biblioteczce szkolnej, a jest ona dobrze zaopatrzona i rokrocznie uzupełniana dokładnie o nowości. Praca edukatorium daje nam co? Dzieciaki pracują albo indywidualnie, albo zespołowo. Jeżeli pracują zespołowo, mają możliwość nawiązania relacji. Przejmują odpowiedzialność za wykonane zadanie, tak? Wiąże się to z tym też, że tą pracę, którą wykonują, bardziej można powiedzieć, że szanują, dlatego że same musiały zdobyć wiedzę, same przejść przez proces przetworzenia tych informacji, samodzielnie stworzyć notatkę. Często jest tak, że pracując w zespole, który na przykład losujemy, dzieciaki są z osobami, za którymi niekoniecznie przepadają, ale nauczyły się już wyszukiwać takich pozytywnych cech, że okej, tutaj się nie dogadujemy, ale na przykład ty fajnie piszesz, bądź fajnie wyszukujesz informacje, bądź fajnie redagujesz notatkę z najważniejszych rzeczy. Kolejnym takim bardzo dobrze funkcjonującym sposobem pracy w naszej szkole jest metoda projektu. I tutaj to są projekty klasowe, międzyklasowe, gdzie dzieciaki biorą czynny udział w projektowaniu tych założeń. To znaczy, mamy temat projektu, dzieciaki ściśle z nami współpracują przy ustalaniu celu, przy ustalaniu realizowania. Nauczyciel jest taki jakby trochę drogowskazem i słucha tego, co mają uczniowie do powiedzenia i czasami gdzieś tam podsuwa swoje pomysły, ale w dużej mierze liczy się zaangażowanie dzieci, dzieciaków dokładnie w to, jak to jest robione. W jaki sposób weryfikujecie wiedzę dzieciaków? To znaczy wiedza jest weryfikowana z tego, co jest wytworem edukatorium czy projektu, tak? Bo to nie jest tak, że nigdy nie mamy jakiegoś wytworu. Jeżeli mamy edukatorium, to dzieci do edukatorium swoją wiedzę umieszczają w labbooku, bądź na plakacie, bądź właśnie w formie notatki wizualnej. I my oczywiście to sprawdzamy, tak? Czy nie ma tam, czy wszystko jest zgodnie z celem, czy każdy cel został wyczerpany, czy ta wiedza jest ujęta, tak usystematyzowana i ujęta jest w pełni. I my to sprawdzamy razem z dziećmi, bądź indywidualnie, jeżeli na przykład dzieci chcą tylko jeden na jeden pracować. To samo jest z projektami. Na przykład, jeżeli są projekty międzyklasowe bądź klasowe, to mamy prezentacje bardzo często z rodzicami. Projekty, wytwory tych projektów są również sprawdzane. Także w ten sposób weryfikujemy i zawsze staramy się, żeby dzieci brały czynny udział w tej weryfikacji i w tym sprawdzaniu, żeby one wiedziały, że co jest ok, a na co trzeba jeszcze zwrócić uwagę, nad czym popracować i co ewentualnie jeszcze, jakie są niedociągnięcia i gdzie jest błąd. Jak poradziłaś sobie ze zdalnym nauczaniem? Na początku zdalnego nauczania sama myśl o przeniesieniu realiów szkolnych do sieci wydawała się dosyć kłopotliwa i trudna. Jednak wspólnym wysiłkiem zarówno dyrekcji, jak i nauczycieli znaleźliśmy odpowiednie narzędzie do prowadzenia naszych zajęć online. Jest to oczywiście inna rzeczywistość niż w szkole stacjonarnej, natomiast codzienny kontakt z uczniami, wspólna praca na platformie, wysyłanie i odsyłanie materiałów, a także konsultacja praktycznie po każdych zajęciach daje nam poczucie, że wypełniamy swój obowiązek jak najlepiej, zgodnie z oczekiwaniami. Uczniowie mają bardzo dużą potrzebę kontaktu, dlatego też w godzinach konsultacji praktycznie codziennie dzwonią do mnie uczniowie w celu albo nadrobienia jakichś braków, albo mają dodatkowe pytania, ale bardzo często też po prostu chcą porozmawiać, więc bardzo się cieszę, że udało nam się przenieść to zdalne nauczanie do sieci i pozostać tym samym też w kontakcie z uczniami. Czy jesteś zadowolona z tej szkoły? Jeżeli tak, to dlaczego?
Tak, jestem bardzo zadowolona z tej szkoły. Oczywiście brałam pod uwagę wybór różnych szkół dla mojego dziecka i moje dziecko jest pierwszy rok w prywatnej szkole Cogito i ma dla mnie ważne znaczenie to, że tutaj buduje się, mocno się nastawia na budowanie relacji wśród dzieci. Co przekonało Cię, abyś zdecydowała, że to właśnie tutaj jest Twoje dziecko? Na pewno dużą wartością dla mnie jest to, że dzieci są traktowane bardzo indywidualnie. Dziecko przestaje być przedmiotem, staje się podmiotem w tej szkole i każde ma możliwość rozwijania swoich najlepszych kompetencji. To było główną motywacją moją do tego, żeby Hanna, moja córka, została uczniem tej szkoły. Masz dziecko też w szkole publicznej. Czy dostrzegasz jakieś różnice, które utwierdzają Cię, że to była właściwa decyzja? Tak, jak najbardziej. Oczywiście moje starsze dziecko jest w publicznej szkole i to jest zupełnie inny wymiar nauki. Tutaj widzę, że inne kompetencje są u dzieci rozwijane. Nie ma takiej pracy w dużej ilości odtwórczej. Dla mnie ważne jest to, że dzieci mają możliwość większego wyboru źródeł, z których korzystają do nauki. Nie są to podręczniki, tylko też materiały przygotowywane, przygotowywane przez nauczycieli, jak i są im podsyłane różne źródła multimedialne, gdzie dzieci z tego korzystają w dużej mierze. Też bardzo dużą wartością jest dla mnie to, że nacisk szkoła kładzie na budowanie relacji między dziećmi, jak i relacji między dzieckiem a nauczycielem, gdzie tego niestety w szkole dużej i państwowej nie widać. Za co lubisz Cogito? Za fajnych nauczycieli. Co Ci się podoba w Cogito? Podoba mi się to, że jest tak kolorowo i że nauczyciele też słuchają dzieci. Co byś zmieniła? Chciałabym zmienić mundurki z tego powodu, bo jak jest gorąco, jest lato, to w tych mundurkach się pocimy, jest w nich, bo są strasznie grube polówki. Co Ci się podoba? Podoba mi się to, że jest fajnie, można się czegoś nowego nauczyć i jest bardzo fajnie.